Cześć, czołem, z tej strony Jerek82, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Spin Tires. Dzisiaj ze mną będzie Jacob, Idol, Kuba, witam cię serdecznie. No, siemanko, siemanko. I PKS 539, witam cię Mikołaju. Dzień dobry, witam, witam. Mikołaja może pamiętacie, grał ze mną w Farminga, był w odcinku rymujący Mikołaj. A więc tak, no dobra, zaczynamy. Mikołaj mówi, że tu trochę jest znawcą tej mapy, więc pozwolimy mu dzisiaj być psem przewodnikiem, bez urazy oczywiście. Dobra, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Mikołaj, zaczynaj, opowiadaj, co będziesz robił, gdzie nas wywieziesz i po co tak daleko. To znaczy tak, ja bym proponował tutaj tak, bo mamy trzy osoby, to proponowałbym, żeby dwóch leciało z drewnem, a jeden by pomykał z punktami warsztatu, bo musimy się z tym wszystkim przedostać na drugi brzeg rzeki i tam będziemy działać. Najpierw sobie odkryjemy warsztat i jeden cel, a potem zobaczymy jak tam z czasem i co dalej, to wtedy już się ustali na bieżąco, że tak powiem. Nie? Także póki co cel jest taki, żeby dowieźć drewno, 8 punktów, czyli dwie średnie zabudowy plus towar w punktach warsztatu na odblokowanie warsztatu. Dobra, ja dodam tylko sam od siebie, że mamy dwa cele do odblokowania i mamy dwa warsztaty do odblokowania. Dobra, Mikołaj, żeby nie przedłużać, prowadź. No to sypiemy. Ja, żeby się z wami nie... Jakby ktoś żeby z wami, nie nadążał, czy tego, żeby z wami się nie ścigać, będę jechał o start. Dobra, panowie, tylko powiedzcie mi tak, kto czym jedzie? My jedziemy Uazami na razie. Jedziemy Uazami póki co, a potem się będziemy na Urale przesiadać tam już pod tartakiem, wiesz? Czyli wszyscy jedziemy Uazami, rozumiem, tak? Tak, bo teraz, kurczę, to trzeba akurat w tę stronę trzeba przelecieć, wiesz? A to na czasie zyskamy najbardziej na tych właśnie terenówkach, bo... No dobrze. Kuba, startuj. Już tylko blokada dyferencjału sobie włączę. No, zapnijcie sobie od razu tam dobrodziejstwa i żeby sypać. To jest termin zapożyczony od Adriana Hadzia z Wolnego Kanału. Pozdrawiam, jeżeli ogląda, wątpię, ale czasami różne rzeczy się zdarzają. Ale nie masz punktów naprawy, Kuba. A potrzebuję mieć? Nie, tam wiem, dobrze. Chyba nie. Nie, na tej myślę, że my mamy we dwóch, to tak źle nie będzie. Będzie się wyróżniał trochę. To Jerek, to ty chcesz brać punkty warsztatu, tak? No ja mogę sobie wziąć... Dobry, słuchajcie, bo ja mogę się cofnąć, jeżeli chcecie. Nie, śmiało. Nie, Kubuś, dawaj, tu się nie dzieta, spokojnie. Nie ma czasu, trzeba jechać szybko. No, ja generalnie sobie przypisałem rolę, wiesz, drewna, także ja tutaj... No to pasuje, nie ma problemu. A powiedz mi, jakbyś się czuł z długą przyczepą? Wiesz co, mówię, ja mam doświadczenie na tym pierwszych wersjach Spin Tiresa, kiedy jeszcze były te... powiedzmy trudne warunki i tak dalej, także ja tam tylko na krótkich kłodach jeździłem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, można spróbować. No to słuchaj, to możemy zrobić tak, jeżeli ty mówisz, że jesteś na kłody typowo, no to dobra, zrobimy tak, weźmiemy sobie za pierwszym razem we dwóch pośrednie, a potem sobie weźmiesz ty małe, a ja sobie wezmę długą przyczepę. No pewnie, możemy, dlaczego nie? Sobie wezmę i długą przyczepę i mój ulubiony pojazd. Tym bardziej, że także... wiadomo, teraz jesteśmy w trójkę, więc zawsze to wsparcie jest, a wtedy jak się samemu jechało, no to albo drzewo, albo siedzisz, nie? Dokładnie. Na drzewie. Zgadza się. I zrywasz banany. Dobra, ja to chyba polecę sobie bokiem, trawką. Tak jest. O, Mikołaj, ale ruchy trochę, no ruchy. No spokojnie, panie, prosto jedziemy cały czas, tak? Tak, dawaj prosto, po prawej będziesz miał Urala tam. Będziesz go widział. Tu tą główną cały czas, że tak powiem, autostradą Lema, nie? Także tak to wygląda. To już jest błot. Ogólnie kurczę piórko, że Jarek sobie kupił Spin Tiresa, to mnie cieszy. Eurotracka sobie kupił, jeszcze tu zdradzę tajemnicę, nie wiem czy mogę, zresztą teraz to już jest tak za późno, bo już chlapnąłem. Zostało zdradzone. No Spin Tiresa, no to już chyba wszyscy widzieli, bo pierwszy odcinek już no tak. Był. Eurotracka, no tak, Eurotracka mam od niedawna. No to niech się wypowiedzą w komentarzach, czy by chcieli może, nie? Co mówisz? No wiesz, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, jak najbardziej, no. Ja nie mam nic przeciwko temu. A co, dostosowałbyś się do tej prośby ewentualnie? Przemyślałbyś to, czy jak? Jeżeli będzie kilku chętnych, którzy by chcieli jakiś zobaczyć odcinek, no to dlaczego nie, no. No to ja się wszystkimi przeszczepami pod tym podpisuję. A dużo ich masz? Na 4 sztuki. No.
Także Jarek tam mu tam ten. Tam Kubie pokaż, żeby zjechać przy tym Uralu w prawo. Jeszcze ciągnij do przodu, jeszcze tam wjedź tam w te kieretyny, w te kiechy tam. Bo zaś będzie ciężko wyjechać z ładunkiem, nie? Tam wjedź za tą chatkę tam gdzieś stań, rozumiesz sobie. Znaczy, poczekaj, już tam. Schowaj się, dobra, schowaj się w krzaki, o tak. Poczekaj, ja się kołierka ustawię. No. To tutaj z lewej. Kubuś, nie... Nie, bo tam będę wjeżdżał po towar, ej! Gdzie będziesz wjeżdżał? Dobrze, jedź, gdzie? jedź do końca, dobra, jedź, ustaw, jedź. A nie, tam dobrze, no. dobra, stójcie tam. Mikołaj, nie panikuj, nie panikuj. I no bez nerwów, panie. Tak. Oj, Mania, ty nie nerwuj się, po co nam nowego wroga było szukać, jak tu pod bokiem za nas się stary, a? Przecież to by było nie po bożemu. Aha, widzę, znamy klimaty, tak? Rozbił pan bank. Oj, nie, ja tylko pociągnę. Ja tylko pociągnę. No i pańskie pieniądze. Aha. A ty co tak oczy wybałuszył? Dolarów nie widział? A co, mnie spastowany kabany po lesie chładzić nie wolno? Tak jest. Dobra, to tak, miski kolorowe. Ej, panowie sąsiady, no. Teraz plan dalszy, no. Jaki mamy? Plan dalszy musi skręcić tutaj w krzoki, w prawo. Poczekaj, że plan dalszy, poczekaj na szeryfa. No, tutaj Kuba w prawo musisz w krzaki ode mnie. Na drewutnie tam musisz. Załadować sobie drewno i wracamy z powrotem do warsztatu, ja no. Sobie zmieniam budę. Właściwie to mogę ja już jechać po tą budę. Albo dobra. No, ty tam ten i ten. I zobacz, kurczę, piórko z tymi oponami, czy mi się z tymi kołami terenowymi wydawało, bo możliwe, że mi się wydawało. Mogło mi się pokręcić. No, dobra, Wydawało, no bo zobacz, ten Ural ma już te no. Kubuś, terenowe. Kubuś, dawaj tak. Tu za mną. Dobra. To chłopaki niech się ładują. Tak. A Jarek tam te, no jasny piosek, no, ty, o czym ty pomyślałeś, ty pierunie? No, żebyście drzewo załadowali na przyczepę, przepraszam bardzo, o czym ty pomyślałeś? Cicho. I się wydało. Cicho, bo się wyda. Dobra, Kuba, jesteś tam za mną, jesteś, nie? Jestem. Dobra, słuchaj, no teraz tak, zrobimy sobie taki wyc. Tu trzeba będzie po łuku, trzeba będzie się zawinąć, ja wolę się najpierw zawinąć, a potem się ładować, bo jak robię odwrotnie, to z tego wychodzi szopka, nie? Czyli leżymy z Jarkiem, już dzisiaj tu była próba i była gleba 100%. Dawaj, powiem dam, ten moim torem być śmiało. Zrób to, co można zrobienia, wyjedź, później ja wjeżdżam. Ale czekaj, bo ty tam teraz stoisz we wjeździe, a tam miejsca nie będę miał, żeby wyjechać. No to poczekaj, no to ja w takim razie... No nie, to, wiesz, leć co za mną, tu jest miejsce, śmiało, dawaj. Tak, zaraz będziecie się podnosić, kurde. Nie nerwuj się, tak jak za mną pójdziesz, to tutaj kawałek wjedź. Ja tu już robię nawrotkę. Z tą nawrotką to tak różnie, ale... No to będzie, kurczę, piórko, wiesz. Ciasnawo. Ja sobie jak ci wyskoczy załadunek drewna, to jeszcze nie ładuj, bo kurczę, piórko to jest zgubne. Chwilę lepiej poczekać. Tak, ja już tam leżałem. No, ale jakoś mnie... Ale powiem ci, ja raz, że myślałem, że się nie wykaraskasz się z tego. Ja mówię, kurczę, tak, czy ten tu wylidą. Ja wiem, że jest pozamiatane, ale jakoś... Aha, i przypominam, że te przyczepki... Nie wiem, czy teraz jeszcze tak jest po tym update'cie, ale... Taka przyczepka, jak cofałeś, to ci potrafiła położyć cały zestaw. Tu też jest. Nie wiem, czy teraz tak, więc ostrzegam. Jest nie, to bo samo, to już... bo jak ja cofałem, to za mocno skręciłem i to samo. No. I teraz patrz, o... Dobra, Mikołaj, mów Kuba kiedy... już stanął na tym. Mów kiedy się ładujemy. No poczekaj, możesz już teraz narzucić towar? Mogę. Ty, ale to... a ja nie mogę zdemontować nic. No to widzisz, no to ty kurde stoisz dobrze, a ja coś... No to poczekaj, Mikołaj, ja się załaduję, załaduj wyjeżdżam. Załaduj się i wyjeżdżaj. Które bierzemy, krótkie czy średnie? Średnie, innych nie wejdą, inne tu nie wejdą. Poczekaj, umieść pojazd, w odpowiedniej pozycji. Aha. Dobra, ty czekaj, no widzisz, jasne. Tu przede mną jest taki pnioczek w takim okrągłym kółku. Znaczy kółko zazwyczaj jest okrągłe. No. Ja wyjadę tu kuchnia, czy to nie jest to, bo tu coś jest... Nie, tam musisz się ręcznie załadować, tam nie wjeżdżaj w ogóle. Aha, ręcznie. No tym dźwigiem, co masz na dachu. No HDS-em kojarzę. Ej, tutaj... Wiesz co, poczekaj, ja się tu ustawię, ja tu mam dobrze do ustawienia, sekunda, no. Ja już tu sobie wywinę. Dobra, ja mam towar. Ej, to ja wiesz co, ja wezmę sobie nadwozie skrzyniowe z Plandeco i do tego se wezmę... Ale ja raz, żeby ci punktów starczyło warsztatu, bo nie wiem ile tam jest potrzebne. Cztery. Przyczepa będzie tyle miała? Nie. Przyczepa ma dwa i tutaj jest ta nadwozie skrzyniowe też ma dwa. No dobra. To akurat będzie cztery całe, nie?
Dobra, dobra, okej. Okay. I co, i koła terenowe Nie idzie ma teraz żadnych założyć? kół. Nie Nie idzie. ma żadnych No kół. to, przepraszam, mój błąd. To mój błąd, to się pomyliłem, sorry. No, czyli wy będziecie ciągnęli sobie drewno, a ja se pociągnę przyczepkę do odblokowania tego. O, i takim sposobem może odblokujemy jeden cel od razu. Właściwie dwa. Tylko najpierw co? Najpierw warsztat jeden, a później skład z drewnem chyba, nie? Znaczy, no tak myślę, no to i tak po drodze by tak wyjdzie, nie? I w tym jednym warsztacie znowu się załadujesz tym samym, co masz, czyli znowu punktami polecimy na drugi warsztat, a na drugim warsztacie sobie wybierzesz, co chcesz. Ty, ale tam po drodze jest jeszcze skład drewna drugi, tak? Fa, 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 ra, fa, fa, absolutnie. No, jest. Czekaj, mój kuchnia teraz już... Czekaj, my pojedziemy tak, pojedziemy tu się załaduje, przelecę. Cel i skład drewna jeszcze jeden. Tylko nie wiem teraz... O, kuchnia. Widziała pani mojego męża? Poszedł, no właśnie. Poszedł na piwo. Mhm, typowo. Raz, dwa. Może odkryjmy najpierw skład drewna? Nie, no spoko, pojedziemy tą trasą, jak zawsze zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo teraz kurde sam już... Nie, no wyjdzie z tego, nie ma strachu. Jak, Kuba, masz załadowane? No już gotowy, zwarty, czekam. Dobra, aż mi... Dobra, sypiemy. Aż mi kurfon wyjedzie. Ty, Monika się odezwała, Monika się odezwała. Ty, a tutaj na tym warsztacie zatankować nie można, nie? Nie, musisz to dolecieć tu w naszą stronę, jakbyś chciał się tankować i tam zaś po kieretynach, ale tam się z przyczepą możesz nie tego. Tam po drodze będzie paliwo, więc spokojnie. No to zobaczymy. Dobra, gdzie wy będziecie jechać? Tutaj do mnie będziecie jechać, tak? No, tak jak lecieliśmy, tak leciałem teraz, jak my lecieli na przed chwilą na ten we dwóch tam, nie? Co ci pokazywałem. Dobra, to ja se... Nie wiem, obczaisz tam to, żebyś nie pokierował? Nie, ja se wyłączę silnik, poczekam na was, aż wy tutaj się... Dobra, no, bo to w konwoju jednak kuchnia, bo ty polecisz sama, to zaś będzie tak, wiesz. Ja no. Się poczekam, przestudiuję mapę, jakby tu było dobrze. Jakbyś ty to widział, panie? Mikołaj, mógłbyś mi tylko wskazać, poczekaj, jedziemy gdzie? Do Jerka jedziemy teraz, tak? Tak, jedziemy do Jerka, tam gdzie my zaczynaliśmy, gdzie startowaliśmy. Ty, a nie możecie Dobra. Tutaj gdzieś wcześniej skręcić? Tu są jakieś drogi. Tak, tylko że ja ich nie znam, stary, ja znam jedną drogę i... Aha. Tak, koń klapki na oczy i zawsze tędy się jeździło. Dobra, to w takim razie ja tam już lecę, do przodu. No to lećcie. Widzę was. Na mapie chyba. No na mapie, no a gdzie? Tam się oglądaj, bo ja tam z krzaków zaraz ci wyskoczę. Mikołaj, uważaj, Mikołaj, lewą stroną jadę. Dobra, no, pędź. Bim brój wełniana istoto, czyli pędź baranie. Nie, no. Tutaj. Po jakiemu to? Żarty. Co? Nie, to było w jednym kabarecie. Bim brój wełniana istoto, co? Pędź baranie. No i znowu się zaczyna, tak? Na wesoło, dobra? Nie wiem, czy tam kojarzysz ten sketch Jadło Podawca. Nie, chyba nie. No tam był, kurczę, teraz już nie wiem, który to kabaret, bo to znany Mikołaj. Kabaret, teraz mi szybko nazwa uciekła, nie? Mikołaj. A pomykaj, chyżo, do gotowalni, no. Jedź za mną, no, po tej trawie, tu szybciej przejedziesz, bo tam tak widzę... Ale to po to jest auto terenowe, żeby w terenie, a nie, kurde, żeby po highwayach. To nie jest amerykański track, żeby jeździć po highwayach. No, poczekaj, jak utkniesz, to będziesz miał. Tereny. Highwaya. Na tym aucie można polegać jak na związku zdradzieckim. Kurde, nie wiem, czy to od pingu zależy, że mi tak odchodzisz, czy kiciort? Nie, po prostu ty sobie jedziesz po tych twoich terenach, a ja po highwayach. Achievement unlocked, driver, kierowca. Kuba jedzie na czwórce, a ty na jedynce. Pamiętasz? Nie, ja jadę na jeden plus. Tylko, że on ma Logitecha, a ja mam, no, klawiaturę zwykłą. Ale co to ma za znaczenie? To... Ale to kuchnia feluś, tam Jerek mówi, że 5 biegów, coś. Mm-hmm. Ale to samochód ten sam, to w sumie jeden czort. Ty jedziesz na automacie, czy na manualnej skrzyni? Na manualu 1 plus. Aha, czyli myszką zmieniasz biegi, tak? No, czy no, teraz rzuciłem 1 plus i to trzymam i czułem gaz do przodu, nie? No to na trójkę. Znaczy na trójkę, to nie wiem, tam jest dwójka chyba, a nie trójka, tak? Nie, dobra, Jerek, jadę do ciebie, już powinieneś mnie widzieć.
Widzę cię, widzę. Teraz Panowie, idziemy się ustawiamy. Ja chciałem wam przypomnieć, jaki był plan, że pojedziemy w konwoju i że ja będę wprowadził, a ja tu się wlekę na szarym końcu, a konwój się rozdłużył. Powiem szczerze, myślałem, że trochę szybciej pojedziemy. Ja rozumiem, że jak kurde Beduin spadnie z wielbłąda, to karawana idzie dalej, no ale tak to wygląda. Trochę szybciej, no ja wiem, no wiem, żebyście chcieli szybciej, ale to nie jest Need for Speed. Ja Need for Speed, to my z Need for Speed'a rozumiecie, a my tu... Ej, no włącz te dopalacze nosa i haja do przodu. Panie, to nie jest tak. Ja też chcę coś tu mieć dla siebie, a nie wszystko wypalić. Rozumiesz? No. Ja mam rodzinę na utrzymanie, to nie jest tak łatwo. Ale ten klakson głupi tu jest, nie? No. To powiedz, że chcesz ze zbiornika spuścić, no to ci to te 20 już ci dam, no. Cicho. Panie, cicho, cicho. Dam, tak. Tak nie jest. Jakby się mogło komuś wydawać. To tak samo jakbym kuchnia Feluś od razu w farmingu miał, nie wiem. John Deere'a najnowszego. No kuchnia jeszcze na trudnym poziomie. No sorry, ale nie, to nie dla mnie. Ja trochę Jerek, jak byłem bawon, ja lubię mieć pod górkę. Jerek, ty widzisz dym z rury u mnie, czy nie? Nie, nie, ja już to testowałem wcześniej, nie widać ani dymu z rury, ani wcześniej jak grałem z Andrzejem, też jak on miał duże uszkodzenia, to iskry leciały z wydechu. To też tego ja nie widziałem. Kuba jedź. A no lecą iskry, to jest kurczę piórko, kapitalna no. Sprawa. Mówi Jerek, co tam? Kuba jedź. Jadę. No teraz mnie tu nie próbujcie wyprzedzać, bo to się źle skończy. Nie, żebym, no w takich, wiesz... Nie, żebym wam groził, ale... W takich skrajnych terenach nie ma co. Mam nadzieję, że ze przednich tłumików nie montowaliście, nie? Przednich wydechów. Nie. No, bo tu Jerkowi mówiłem, że to uszkodzenia, tak? I idą, że... Podoba mi się, jak te patyki tak, kurde, strzelają pod kołami. A no? Kapitalna sprawa, powiem ci. A w poprzedniej wersji tego nie miałem. A nie wiem, czy ci Kuba mówiłem, że jak przejeżdżasz przez drzewka, to jakieś tam zdobywasz później coś tam drzewka. Tak, gra. Achievementy, 100 drzewek chyba trzeba położyć, małych, czy i wtedy masz coś tam, dwa, czy jakoś, jest coś takiego. I grzyby jakieś tam, zostaniesz jakimś, kurde, pan. Grzyby? Tak, jak przejedziesz przez grzyby, to też tam ileś tych grzybów trzeba przejechać, żeby zdobyć jakieś tam odznakę, czy coś tam, nie wiem. Aha, patrz, Mikołaj już leci. Ej, muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć, muszę to... Nie, dobra, wybrnął. Nie zobaczyłem. W każdym razie mi już się kontrolka zapaliła i muszę uważać. Od czego kontrolka? Od tego, żeby uważać. Aha. Dobra, poma. Oza. Jerek, nie jest tam. Będziesz musiał wymutować te kilka sekund. Nie, nic nie... Co to były za dźwięki? Jezusie Chrystusiasty. To jest takie życie z tym, z tematem, że... Ja pierdolę. No, ale panowie, no pogonić te wasze koniki. Bo ja tu się, kurde, się zakupuję już. No, to dobrze, żeby... Słuchajcie, musimy większe odstępy trochę zrobić. O, dobrze mówi, polać mu. Bo jak jeden utkwi, to za chwilę wszyscy staną. Ja chyba tu z końca będę was popychał, żebyście tam szybciej trochę. Jerek, tu teraz na tym zakręcie, co ja jestem, to tam w prawo, jakbyś tu kawałek odbił no. Na ukos, rozumiesz, że tam chyba jest lejek, ale nie wiem, czy ci warto z tą przyczepą tam wchodzić. Przyczepę mogę odpiąć przecież, nie? No możesz, ale no jak chcecie panowie, obojętnie to. Mówisz gdzie? Ja myślę, że skupmy się na tym zadaniu. Może ale lepiej najpierw zadanie, a potem jak już tam dolecimy, rozumiesz, i tam te warsztaty odkryjemy, to potem my będziemy mieli tutaj z Kubą zadanie drewno, chyba że będziesz chciał też drewno i tutaj powiedzmy na trzy małe. Nie, no przecież no, jest, dokładnie. Ale jest ten, drugi warsztat jeszcze albo do tobie damy niszczyciela i będziesz sypał po kierytynach, po krzakach, po czym tylko i będziesz odkrywał lejki. To się wyżyjesz. Jak chcesz. Tej, ale taka powolna jazda ma nawet swój urok, wam powiem, bo możesz sobie idealnie obracać kamerę pod każdym kątem, jak fajnie to zawieszenie pracuje. Znaczy, stary, jazda wolna, no nie wiem. Słuchaj, ja zawsze tak jeżdżę, ja tu mam, bo ja mam klawiaturę, to nie mam przecież szybciej. No teraz mam akurat zapięty automat i mam guzik wciśnięty i jadę, no. Co ci mam powiedzieć? No. Musisz na klawisz W, nie wiem, kawałek kamienia jakieś położyć czy coś.
Trelinkę. Kurde, panowie, noc idzie. Nie lubię w nocy jechać. Nie przejmuj się. Wiem, że jesteś niewierzący, ale nie lękaj się. O! Łapcie kurupatwy wystrzeliły. Szkoda, że tu jeszcze jakichś dzików nie ma, jeleni albo czegoś innego. Klaksonem jak się potita, nie wiem czy pod G czy pod J był. No jak? Chyba pod G i pod H są światła, ale teraz ptaki tak się spłaszczają. No ja ci nie powiem, bo ja mam domyślne ustawienia na tym, na kierownicy ustawienia. Na kierownicy, no ja tu chyba na tym, nie wiem, kurde, pod H na pewno mam światła, a teraz pod G albo pod J miałem, bo to było obok siebie zaraz, ale nie pamiętam, mniejsza o to. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Niebezpieczny poziom wody, Mikuś wiedzie kłody. Oho, się zaczyna. Rzucamy rymami jak starymi wiadrami. Jadę no. Uralem, nie lękam się wcale. Czy ja w te rozbebłane błoto tam przejechałem? Przyjedziesz. Ja z Iłem tam przejechałem. Klaro widać, że to swój człowiek. Warszawiek by nie powiedział rozbebłane. No ja z Iłem tam... Wymojtane, nie? Wymojtane. Dobra, ryzykuję. Z Iłem przejechałem tutaj, jak żeśmy tutaj kawałek próbowali sobie. No, na wstecznym. I... Na wstecznym rzeku. No i ten z Ił miał... tylny napęd on ma tylko i ci nie mogłem... I łańcuchy. I nie mogłem podjechać pod tą górkę, no to się wkurzyłem no. I ci powiem, że na wstecznym całą rzekę... Kubuś, teraz po lewo tak jak idą te ślady, po lewo jak idą ślady i cię wyprowadzę. Dobrze. Uważaj. Albo możesz iść na szagę. Uważaj. Żebym się tylko nie położył. No dobra, pomału. To teraz uciekać, bo ja z rozpędu jadę. Mhm. No. Silnik mi zgadza, to jedno. Pomału! No. Dobra. Jerek, w rajczecie pociągniemy. Nie, ja już wyjechałem. Jedź, Mikołaj. No, ja siedzę, ja mam koniec. Dobra, stój, nie ruszaj się jeden. I jedź. Jerek, obejdziesz go od lewej, Kubę? A, powinienem. Dobra. Albo nie obejdę, poczekaj. Moment, panowie, moment. Kuba, stój tam, nie ruszaj się. Dobra, jadę. A, jedziesz. Dobra, wyjechałem. Dobra, Jerek, dawaj za nim i jak dojedziecie... Dobra, i teraz Kuba będzie szedł na prawo od razu. Na prawo. Poszedł on tam na prawo? No, tak, dobrze. I dolecisz do asfaltu. Jak będziesz miał przed sobą asfalt, to powiedz. No mam już. To na asfalcie teraz w lewo i stań na asfalcie tam, wyjedźcie. Ty, a ja mam ten, bez napędu na 4 koła jadę, panowie. Chyba na 6. No, jak zwał, tak zwał. No i tam teraz w lewo, na asfalt w lewo i tam sobie stańcie, was wyprzedzę. I zapinaj piątkę i jedziemy. Siódemkę. Dopiero co mówili, że kurde urok, pomału jechać, a teraz zapinaj piątkę. No teraz już jest highway jak a za chwilę będzie tak jak z Jerkiem, ratuj. No, najpierw leciał, a potem go musiałem wyciągać. I tym. I Uazem chciał postawić Urala. Mówi, to się chyba nie da, ja mówię, no raczej nie. A tam wszystko się da, dla chcącego nic trudnego. No, Polak potrafi, jeszcze jak dostanie ruski sprzęt w łapy, to jest wszystko możliwe. To jest rosyjskie gniotca, nie ma miotca. Ja, no, dokładnie. Dla tych, co się czepiają, powiemy, że radzieckie, bo już też słyszałem takie, wiesz, niektóre wiadomo. No bo w sumie radzieckie, nie? I co, cały czas asfaltem jedziemy? No poczekaj, rzekaj się tam pomału. Szybko, bo grzyby uciekają, czy trzeba do bigosu nazbierać. Grzyby uciekają. A gdzie wy są? No. Gdzie wy są, pany? W ciemnej... Lesie. Czekaj, bo... Lesie. Ja się tutaj, poczekaj. Ja się tu ustawię. O, teraz mnie Mikołaj wyprzeć. No właśnie, jaj. Dobra. Jerek, ty poczekaj, ty musisz na końcu kolejki jechać. Tak, Jerek, ty masz te punkty, nie? No. Warsztatu, dobra. A w ogóle lepiej jakbyś... Lepiej jakbyś nagrywał, wiesz, cały konwój, a z przodu to tak. Czemu nie idzie? No próbuję nagrywać. Bo dziś zahaczyłeś się. A może ręczny wyłącz?
Nie, nie mam, nie mam. O! Cofnął to mnie, kukło, dobra. Dobra, 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 okej. Okay. I co to było? Coś tam. Dobra, to podciągnij Kubuś do przodu trochę, bo ja tu tym bokiem nie przejdę. O. Dobra, okej. Okay. Widzę, coś się zbliża. Ale nie wiem co. Ty Mikołaj, co jest z tobą? No jadę, no chopy ten. To jest miejscu przecież. To nie jest tak. O Jezus Maria, jak im się. Idzie. Chciałbym przynajmniej wobec oświadczyć, że Mikołaj zarył się na asfalcie. Chciałbym, że przynajmniej wobec oświadczyć, jak ja jeździłem w tym świętym, co się na świecie nie było. A ty mi tu godasz, że na asfalcie? To nie jest tak, chop się tralala, piernąć w kij i będzie parasol. Jeszcze mnie zahaczył, tej stój. O. Co tam? Ty masz ubezpieczenie, OCAC masz wykupione. Droga będzie... szeroka jak autostrada, ten musimy zahaczyć. Bo się wrócę po was. Nie, już jedziemy. Jerek, gdzieś ty tam jest? No stoję se na poboczu. Czekaj, zjadę, bo pewnie... Aha, ty żeś wydarł do przodu, tak? A jak? Dałem mu robotę, żeby pomału jechał, ja nie wiem. Na drugi raz ci dam taki wódek, bo we Flintstonach nogami napędzany będziesz jechał. Taką skłodę ci wyciosamy dziurę i będziesz... Kurde, siedział tam w tej dziurze, będziesz nogami przebierał, może ci pójdzie wolniej. I tak bym was wyprzedził. Uwaga, nadjeżdża PKS. Kuba, dawaj. No co, ja tu sobie jeszcze kawę wypiję, zanim on tam dojedzie. Jarek, teraz jakby ci się nudziło, byś się chciał polotać, to tu po lewej stronie są dwa super sprzęty, ale... Nie wiem, czy tu wjeżdżać. Nie, no z tym przyczepką nie będę się jedziemy pytał, z tym, nie tu... No, dobra, dawaj, tu za mną, dajesz. Na pusto to można będzie poganiać, ale tak to z tym to się nie będę się tu pchał w to wszystko. Hoppa! No co jest z wami? Znowu was doganiam. No, co ci poradzę, no. Jeju. Panowie, ja wiem, że wy chcecie grzyby pozbierać i jeszcze tam... Ludzie, co wy tak wyścigi? No pomału, no derku, siedzko, pozycko, kaj się tutaj! No ale przecież to asfaltówka, no to już zapnij tą dwójkę. Ja mam piątkę. A, panie się władował w ruch. Nie, no a wy po co to było, żebyś mnie nie wyprzedzał? Zaraz się położysz na bok i... Ja jestem królem drugi szos. O. Panowie leżą na boku. Kto? Ja. No... Kubuś? No stój, prr, cofaj się do tyłu. No do przodu się nie da cofnąć. Kurde, wyprzedził mnie z tym. No. Już jeraz, już. A ty co masz za przyczepę, autosankę? Ja nie wiem co ja mam. We farmingu takie są, kurde, ja do dworza. No tylko jak to teraz... No ja. Tej ty leżysz z drewnem? No. A drewno masz całe? Mam. Dobra, a to... Jerek, odepnij przyczepę. Ale na boku gdzieś, żebym ja przeleciał tu i się, ja się stąd ten, a wy sobie będziecie się bawić tam. Ale nie na środku, no. Dej do przodu no i tam czekaj, na boku. Czekaj, no stój, prr, szalony. Bo ja wam tu będę tylko zawadzał, kurczę. O, tam się no. O, ja nie cygan, na środku drogi nie wyprzęgnę. Dobra, Kuba, jadę po ciebie. Akcja ratownicza. Dobra, ale stój, ja się muszę zawrócić. Żeby... Dobrze, no tylko ja to stań na prawym boku, ja już... Mówię... Hoppa! Jestem... To ty... Ubiję go. Ojajajajaj. Dobra, spadaj mi stąd. Bo się cofam. Będzie cofaj, jak poczujesz. Przejechałeś, nie przejechałeś. No jedź! Ojej. Ja pierdolę. Ale zanim ty cię... Profesjonalista! Zanim ty się tu wykaraskasz, to ja tu jadę. Kuba, leżysz? No leżę, już zasypiam. A ma jakiś wybór? Poduszkę ci przynieść? Nie, całkiem dobrze się leży. Tak mówisz? Powiedzcie mi, czym się obsługujesz, żuraw? O, dobra, już mam. Sadem. Poczekaj, słuchaj, czekaj, stój. Nie wiem, Jerek, słuchaj, nie wiem, czy byś go musiał za twój tył albo za twój przód. Za przód ja go. I jego pomiędzy, nie z przodu, nie z tyłu, tylko na środku tak i go ustawi. Chyba na środku. Na środku najlepiej, się nie da. Te, Kuba, weź ten, zatwierdź ten. No to, pracujcie. Wyciągarkę. I teraz tak, ja se włączę tak wsteczny, poczekaj.
Jestem. No i co? Położyć drzewo. Dobra, stój. Słuchaj, teraz tak, liczy się czas, liczy się samochód, drzewo się zrobi, bo za chwilę kuchnia tak wydechał, że jest długą przyczepą, to... Jerek, chodźmy za tą, za przyczepę. Właśnie chcę tak zrobić. I teraz. I teraz, dzieci Hitlera. No, już prawie. Kurde, druga wciągarka by się przydała. Na dwóch się nie da niestety, nie? Jednocześnie. No, już. Jacob Idol. No i co? Jak tam nie idzie nic? Nie. Musisz, dawaj. O, już teraz jest gorzej. Gorzej? Jerek. Wsteczny. A wjedź na tą górę i od góry mnie byś z dorzakiem pchnął. Dawaj. Dobra, idzie. Dawaj. Stój, szalony, stój, bo trzeba się odczepić. Dobra, dzięki. Miałeś. Co? Co, jak tam panowie, postęp? Akcja ratunkowa przeprowadzona perfekcyjnie. Operacja udana, pacjent zmarł. Drzewo masz? Drewno masz załadowane, czy nie? No, mam. Dobra, ale ty, teraz miśki, czekajcie na mnie, bo ja muszę się teraz podczepić. Jopa. Gdzieś tu się jakoś to się podczepiało. Należy podjechać bliżej. Kurde, są... Mają wymagania, nie? No już bliżej się chyba nie da. Ej, no należy podjechać bliżej. Jak ja już więcej nie mogę podjechać bliżej. A puknij ją. Może jak krzywo stoję? Może. Dobra. Co tam się stało? Położyłeś się? Akcja ratunkowa, nie sprzęgaj się, przyjedź. Dobra, Kuba, jedziemy. Ja już podpięty. Ale mojego drewna jeszcze nie da uratować. User in your channel timed out. O, Kubę wywaliło. Niedobrze, co teraz w takiej sytuacji robimy? No właśnie nie wiem, czy się da dołączyć. Ty tu jesteś kurde rządzącym, nie jest się równo. No, ale czy się da dołączyć? To nie wiadomo, czy się da dołączyć. Czy się da zapisać? Czekaj, zapisać. Na singlu się da, na multi było kiepsko z zapisem, jak ostatnio grałem do tego czasu, a teraz nie wiem, jak jest naprawdę. Się nie da, czekaj. Znaczy, na singlu jest ogólnie tak, że jak tylko po prostu wyjdziesz, to się automatycznie zapisuje, nie, ale... Nie, tutaj nie, jak wyjdę do głównego menu, postęp w grze będzie... zostaną utracone. Ja pierdolę. Co teraz? No nic, zaczniemy od początku. Dobra. Chyba, ale poczekaj, na razie niech się Kuba... Kuba niech się dołączy do nas. Na TS-ie niech skoczy. A ty gdzie leżysz, na asfalcie? Na autostradzie Lema, na ostatniej prostej przed drewutnią. User entered your channel. Kuba, wywaliło cię. Halo. Kuba, jesteś? Już jestem, wyrzuciło mnie z neta. No, ale co, dołączyć do nas nie możesz chyba, co? Poczekaj. No nie mogę. Chyba, że jakoś można, ale nie wiem jak. O, to wam nie powiem. Tego to wam... Ty, ten, Mikołaj, przez most przejechałeś? Przez jaki most? Nie patrzałeś na F1, że odbiłem na lewo?
Za daleko jesteś, musisz się cofnąć. No, ale żeś teraz to nie da. Ty, no to nie, to trzeba od nowa zaraz. Ej, nie, poczekaj, poczekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, no. Czekaj, czekaj. To było wybrzeże to było, tak? No. Dołączam. Poczekaj. Yeah. Można, tylko trzeba będę miał swój samochód. I teraz Kuba, czy ty będziesz szedł od zera? O Jezu, 7000 pingów, o. Ty, a to ja aż tak daleko od ciebie odjechałem? Nie. Ode mnie? Od Mikołaja? No. Czekaj, gdzie ja tu? Ja mam... Tu? Tak, bo teraz jakbyś ten, to byś zrobił pętlę. Nie wiem, czy widzisz, że to ci się w pętlę układa. Przeleć przez ten most i dawaj dookoła, to do mnie dojedziesz. No dookoła, ale jak ja bym chciał do warsztatu dojechać, od razu bym to zrzucił, bym miałbym święty spokój. Ale teraz tam... No to dawaj, 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 bo tu gdzie ja jestem, tu jest warsztat. Panowie. No. Nie. Kurde. Ja mam zablokowany ten samochód. Czyli ty jesteś od zera, tak? Chyba tak, no to wychodzi. Jerek, co robimy? No to Kuba, Kuba goń szybko po ten. Po... Jadę po niego i dołączę. No. Dobra. Ty, no dobra, ja jadę asfaltówką, bo tu nie wiem, co się tu... No tu gdzieś można chyba zjechać na warsztat, ale gdzie rędy, to nie mam zielonego Wiesz pojęcia. Co, Jerek, słuchaj no, Jerek. No. Dobra. Jak to ci zrobić? No. Dobra, jedź tam, gdzie ja leżę, tym Uralem. No jadę tam naokoło, jedź. No jadę naokoło sobie. Jedź naokoło, a ja sobie w tym czasie się tym... Tą mniejszą ciężarówką się. A ty, Kubuś, gdzie jesteś w tej chwili? Jadę teraz odblokować sobie tego Urala. Czyli tak jakby mieli na początku z Jerkiem. No. Dobra, dobra, spoko. Ja i tak nie mam drewna, więc... Co, wywaliłeś się też z drewnem? Leżę na boku, rozumiesz, Uralem. Czyli... Bo chciałem iść delikatniej. I delikatnie pomału się przechylił, była dupa, bo kamienia jednego nie zauważyłem, pod kołem była dupa, nie? Ja. Gdzie ty leżysz? Czyli jednak te średnie kłody to jest zły pomysł, chyba mi się wydaje. Ej, to jest dobry pomysł, co wy gadacie? Ej, dobra. No bo my takie dupy jesteśmy. No. Znaczy średnio, wiesz, na małych jest najstabilniej, nie? Nie będę ci kłamał. Ej, dobra, to wy sobie jedźcie po te kłody w takim razie, nie ma co. A ja sobie tutaj tego warsztatu gdzieś poszukam i może się mi go uda jakoś tu odblokować. Słuchaj, Jerek, poczekaj, Jeraz, no. Słyszysz mnie? No. Słyszysz mnie, Jerek? No, słyszę. Słuchaj, no dobra, wiesz gdzie ja leżę, widzisz gdzie ja leżę, no właśnie, Uralem, no nie? Właśnie nie widzę, Uralem, no gdzie właśnie leżę. Nie widzę, bo żeś uciekł z samochodu i cię nie widzę. Słuchaj, jak jest to kółko, poczekaj. No. Włącz sobie mapę. No. Aha, jak ja wysiądę z samochodu, to mnie nie... No tak, czekaj, dobra. Wsiadam. Przyjedź tu, gdzie ja jestem teraz. No, widzę, dobra. Dobra. Dobra, to już jadę. Pędzę do ciebie, światło, wodę. Dobra. Tylko jak ja was tak będę wyciągał, to mi kurde... Wodę! Paliwa nie starczy, panowie. Trzeba szybko gdzieś tu coś znaleźć. Czemu tak? Czekaj, bo ja teraz sam zgubiłem. Dobra, poczekaj, żebym ja za daleko znowu nie pojechał, nie. Czego ci nie starczy? Paliwa! To tu będzie paliwo i warsztat, nie wiem. Ty widzisz tutaj, teraz widzisz na pewno kółko wyrysowane takie prawie, że znaczy takie dookoła, nie? Taki kwadrat z zaokrąglonymi kątami, żeś objechał, nie? No. No, dawaj, dawaj. I teraz w lewym górnym rogu jest odbicie, to co ja wyrysowałem. Widzisz to też, czy nie? Nie. Znaczy kawałek, no to co odkryłeś, tak, widzę, no. Taka dróżka w lewo. No tam. Widzisz, bo ja też widzę to, co ty wyrysowałeś dookoła. No. Dobra, czyli rysujemy sobie wspólnie, okej. Okay. No dobrze. No i tu pojedzie ta droga, czyli naprawdę pierwsze będzie paliwo, potem będzie warsztat, potem będzie cel. Ale my się kręcimy w koło tego warsztatu, a tak właściwie... Ale nie tego, bo są dwa stary, spokojnie, bez nerwów. Ja bym tam... Ty gdzieś... Dawaj w lewo, śmiało, ja tam... I tam będzie takie, kurde, będzie dziura w nawierzchni, za tą dziurą w nawierzchni w lewo. O, idziesz. I ostrożnie, z lewej strony możesz wybrać wodę, albo z prawej błoto, nie wiem, jak tam ci lepiej. Wodo. Ja zazwyczaj biorę wodę, ale widzisz, wziąłem wodę, widzisz co jest, nie? Hihi, leży. Taki fair, tyle gości. Tyle przegrał, tyle w Realu wyjeździ. Dupa. Dobra, tylko czy ja cię teraz... Teraz nie wiem, Jarek, czy tobie się to od... Myślę, czy tobie się... Bierz. Opyla to, postawiaj mnie. Wiesz, bo nie będziesz miał... Słuchaj, i tak nie będziesz miał samochodu, jak go nie postawię. Przyjmuj propozycję i...
Dobra. Coś mi się wydaje, że chyba nie ma pomysłu na tą rozgrywkę dzisiaj. Nie no, pomysł jest, tylko z wykonaniem gorzej. Dobra, co my tu mamy? Pyk, pyk, ręczny, jadę po drewno. Skręć koła w drugą stronę, Mikołaj. Jeszcze deczko, ciąg, skręć ciąg, koła ciąg, w ciąg. Drugą stronę. Tam to będę jechał do ciebie. O! Prosto. Dawaj, dawaj! Dawaj, trzymaj, ciągnij, 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 ciągnij. Ujejej, ale dobra, ty. To jest właśnie dobry youtuber, nagrywa tak jak idzie, niektóry to by wycinał w pieruny, nie? Po co? Po co wycinać? Czekaj, może no, ja się gdzieś no, wyciągnę, ale... No to złap się mnie teraz, łapałeś się. Jeden i ogień. Nadal idę, nadal idę! Ciągnie te zwłoki. Nie, stary, nie, nie, nie. Źle, źle. Dobrze źle, jest. Siadaj, siadaj, dwuja, źle. Gdzie na dachu leży? Co jest dobrze? Dupa. Leć tam, słuchaj, jedź tą drogą, będziesz miał po prawej stronie, kurde, będziesz widział warsztat. Tam się rozładuj z przyczepy i z tego gdzie i zabuduj po prawej sobie, stronie? Kurde, na... Czekaj, gdzie ty ten warsztat widzisz? Hej, to ten warsztat był... No dobra, to leź sobie. Jedziesz błotnistą, tak? Jedź tą no. Błotnistą główną, nie odbije, jedź tą główną aleją cały czas, żadną na prawo, żadną na lewo. Dobra, to siedź tutaj. Będziesz widział po prawej stronie, będziesz cięcie pierwsze, będzie na paliwo, to nie, a potem będzie warsztat, zresztą warsztat, bo światła świecą, takie lampy, takie kurde. Dobra, to ty idź grzybów nazbieraj. No, ja nazbieram betki, a ten... Grzybów na. Kubuś, jak tam, Kubuś, Kubuś? Ja już załadowałem drewno, jadę do was. Dobrze, Kuba. Tylko teraz tak, czy to jest jakaś droga na skróty, czy musiałeś na nie, koło? Dawaj tak jak jechaliśmy, bo kurczę piórko, będą jaja. I tak są. Co, leżysz? Kto? Nie, ja? Jeszcze nie, ja jadę do a przodu. A czemu tak są? Myślałem, że znowu jesteś na wywiju. No co? No i... Znowu, kurde, przed chwilą, przed nagraniem z Jarkiem chwilę grałem, kurde, szatan jak nie wiem, a teraz nam tu dupy ratuje, nie? No widzisz? To się... A se tu poruty narobiłem, wstydu znaczy się. No, to się kurde. Nazywa profesjonalizm. Przynajmniej tak mówią. Profesjonalizma. Jestem profesjonalistą. No a tu miało być, że ty znasz tą mapę, kurde, a tu się na takim... Znam mapę, tylko że się wyjebutałem, bo to trema jest, panie, to nie tak. To nie są takie proste rzeczy, panie. Trema. Co się śmiejesz? Ty nie masz jeszcze czego kielczyć, tu płakać należy. Trema, no tak. No tak, to wielka publiczność, 20 tysięcy ludzi, chłopie, te. To nie jest tak, jakbyś se myślał. No. No. I teraz cała... Śmiacie teraz... będzie, śmiacie cała... będzie. Jeszcze zobaczymy co komu, jeszcze zobaczymy. Cała Polska i cały świat widzi, kurde. Pies przewodnik się no. Wyłożył na kamyczku, no. No, bo najłatwiej to jest to, co powiedzieli, wiesz... Dwóch znanych ludzi z YouTube'a. Wujek B i Wolny K. Now. Najłatwiej się wyłożyć w swoim temacie i to jest prawda poniekąd. No i co? I rozładuj. Ja, dobra. Dobra, masz rozładowany dostęp do warsztatu jest? No mam. Przebuduj go teraz, jakie tam są opcje zabudowy pojazdu mi powiedz. Do drewna, do paliwa, siodło, nie, nie, nie. Nadwozie furgonowe, przyczepy. Nadwozie furgonowe bierz. A co to jest? Bierz nadwozie furgonowe, mówię ci. A to jest do tego, do... no dobra. Nie, będziesz techniczny. Nie wyciągniesz ten i potem się przebudujemy na to. Dobra. Jesteś furgonowym? No ja jestem. Widzisz mnie teraz, gdzie ja jadę? Nie, nie widzę cię, gdzie ty jedziesz. Zobacz no na mapie. Gdzie ty jesteś? 130 pędzę chyba. No, aż tam daleko jesteś, no. No, to ja tu będę przejeżdżał przez rzekę, podleć, no tu mnie wyciągniesz.
Jesteś szalony? Bo ja tu, no ja się nie wytoszczą, a ci inaczej nie pokażę, bo tam te, chyba, że wolisz mi postawić ten Urala. Ty, no i Urala. Stawię na tego Urala, postawimy go, no co ty. No to dobra, to będzie. Chyba, że poczekaj na Kubę i z Kubą razem dojedziesz tutaj, a ja se tam, zanim dojadę do ciebie, to akurat wy se tam dojedziecie, nie? No ja już no jestem dobra. Przy warsztacie. Dobra, Kubuś, dawaj. Chyba, że, no dobra, chyba, że wezmę od... Dawaj, Kubuś, dawaj. Dobra, ja se tu pojadę, paliwo se za... Daj mi nogę, a ty, Jarek, jedź i tego mojego Urala będziemy postawiać, ja już tam idę do Urala. No, ja tu paliwo se odkryję może. No, możesz, teraz z tym zabudową to. Tylko czekaj, czy ja dobrze jadę? Dobrze jadę. Albo... Bo... No, no, pojadę, paliwo wezmę, se zatankuję tutaj troszkę. I zaraz będę cię tam wciągał. Ty, a można dwie wyciągarki naraz podłączyć? Nie. Przed update'em nie było można, teraz nie wiem, bo dzisiaj gram pierwszy raz po update'cie, nie wiem nawet kiedy był, kurczę, update, nie śledziłem, to nie miałem czasu, najważniejsze sprawy na głowie, czy rzeczy powiem. Oj, drzewka. Dobra, ja już tak, paliwo mam tu. A nie ma tu jakiegoś pojazdu ukrytego gdzieś w okolicach? Słuchaj, to po tym. Dobra, ja już mam tak, paliwo mam. Dawaj teraz do mojego Urala. Mi dupsko ratować. Może tu gdzieś byłby ukryty jakiś pojazd magiczny. Stary, jak będzie, to ja ci też pojedziemy tam też. Tylko najpierw mówię ci, postaw Urala, no chłopie ten, no. Ja wam tu wszystko pokażę na temat, no. Ja ten pies przewodnik. No na razie to ty nam pokazałeś. Że ja tego serwera nie stawiam na szlaku. No teraz pokazałeś pierwsza klasa, jak się leżakuje, to jest ten, leżing. Od czegoś trzeba zacząć. Zobacz, znasz pewnego prezydenta, co zaczynał od skakania przez płoty? Nie. No jak, ty powinieneś znać, ty w tych latach żyłeś, nie? Czy nie? Nie interesuje się polityką. No i bardzo dobrze. Mikołaj, ty utknąłeś na rzece? Tak. Na wstecznym jedź. Przez rzekę. Tak jak ja. Ty jechałeś na manualu na tym wstecznym? No cały czas. Wsteczny włączyłem i nawet z niego nie schodziłem. Znaczy, co do... No to muszę jechać z nurtem, nie? No z nurtem, no. Cały czas. I tam później będzie kawałek... kawałek takiego czegoś, gdzie brzegu, gdzie będziesz mógł sobie wyskoczyć. Ani w te, ani we. Gdzie to? Ten jak przelecisz, jest to dobra. Jesteś przy tym moim Uralu w końcu? Nie wiem, czy ja nie zjechałem. Pokaż. Ty, no kurde, zjechałem. Yeah. Gdzieś ty jest. Nazot. Aha, teraz to ja wiem. I bez ciebie. Dobra, czekaj. A tu może... no nie, no dobra, muszę i tak tędy jechać. Przez krzak. Widzisz, może tu... Może jak jeszcze ten... Gdzie tam? Nie widzisz tych moich punktów, co ja ustawiam, nie? Nie, ja twoich punktów nie widzę, ale dobra, ale widzę tu drzewa. Przejedziemy, przez las się przejedziemy, może grzyb... To jest tragedia to jest. Zmieszczę się między drzewami. Teraz trzeba przez tą rzekę przejadę. Przyjedziesz. O, a ja się na drzewie zaczepiłem, ty. Budą się zaczepiłem. Dobra, przepcham drzewa. Dobra, ten tu zaraz będzie. Już jestem. No, już jesteś. To przeleć przez to pieruństwo. O, ale ty tu kamyków. Dawaj, w lewo, dobra. No, żebyś na mnie nie wie. Dobra, trzymaj, pędź. O Jezu, ale żem się... Idź. Do kogo mówisz? Do mnie czy do Kuby? Kubuś, dawaj. Dobra, stój. Stój, Kuba. I tę rolinkę. I czy ja pójdę na to? Sięgnie? Poczekaj, że ja muszę sobie... Nie tuż. Czekaj, ja sobie browarka otworzę. Cicho. A ty podczepię link.
Oho, magiczny dźwięk. Zaakceptuj. Oczywiście to był kubuś soczek. To był Tiger, Tiger. No. Dobra, gdzieś ja tutaj jestem. Dobra, już jadę tędy, już drogę. No, Kuba, zaakceptuj i ciągnij. Dobra, jedziemy. Dobra, jeszcze na fy, wciśnij fy literę. To nie wiem, czy mnie będziesz ciągnął na fy, czy nie. A to obaj się nie możecie ciągnąć? No jedziemy, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Ale jednocześnie jeden i drugi? Idzie, 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 idzie. Dobra. No ja przyjechałem do asfaltu. Dobrze, to dawaj tam, gdzie Ural. Ja nie wiem, gdzie ten twój Ural jest. Aha, bo jest ten. No tam, gdzie jest ta droga wjechana w błotem. Tu prosto przede mną. Kurde, Kubuś, ja mogę sobie stać za tobą, za tym. Co mogłeś? Poczekaj. Co mogłem? No mogłem, widzisz. Ale co, bo nie słyszałem. Mogłem stać za tobą na tej lince i byś mnie ładnie tu ciągnął. I co, znowu siedzisz? Znaczy nie, ja wyjadę, tylko chodzi o to, że pomału, nie? Dobra, to teraz tak, ja mam za kimś czekać, czy co? Nie, Kuba, ty dawaj tam, gdzie my jechali z tym drewnem, tam gdzie... Zresztą tam będziesz widział, gdzie Jerek już... Jerek tam będzie przy moim Uralu, tam się ja już jestem. Czyli ty... Tylko, że ja ciebie nie mogę podczepić, jak ciebie nie ma. Już jestem w Uralu. No, dawaj. Tu się, Kubuś, do nas kieruj. No dobra, to jadę. Ale do tyłu, Jerek, do tyłu jedź. Spoko. Dawaj, Reniu, dawaj, dawaj, Reniu, jeszcze nas od... No, jak ja już stoję w miejscu, koło się kręcę tylko. Nie zgadniesz, co mi się wyświetla. Niebezpieczny poziom wody. W kałuży stoi, no. Kręć w drugą kołami, w drugą. No. Da to coś psińco do. Poczekaj się. No idzie. No. Aha, tu kiedyś leżałem. Dobra. Mikołaj, trzymaj się. No. Ty, a odczep w pizdu tą przyczepkę, że tak powiem. Tak właśnie o tym myślę. Bo ona nam tu przeszkadza tylko. Odczep się cię wyciągnę wtedy. Dawaj. A ty masz włączony silnik, czy nie? Uruchamianie silnika. W drugą stronę koła i albo na wsteczny, albo na wstecznym. Drugą nie wiem czy... to muszą być w tą stronę. Teraz kurde, Kuba... Tak, Kuba stoi, by mnie trzeba było szarpnąć, ale gdzie to? Gdzie tam silnik zgasł, kurde. Dobra, stój, Jarek, stój. Nie, ja weź mnie za twoim tyłem mnie chwyć. Twoim tyłem. Moim tyłem? Ja bym ciebie za tył wyciągnął. Albo mnie, no nie wiem. Jarek, a podjedź nie, od jego dachu i go popchnij. Jarek, twój... Nie, i tak na ukos, jakbyś stanął, stań sobie przed Kubą. No dokładnie, przede mną stań i... wtedy albo go... o ciebie i o mój tył, Albo, go pchnij o dach. Ale lepiej o tył, bo będzie większy kąt i bardziej szarpnie. A ty mi koła w drugą stronę zrób. No. O, widzisz, a wy dobra. Wy się tu bawicie 2 godziny. To teraz musisz przyczepkę ściągnąć, wiesz o tym? Co? No przyczepkę, nie? No. Teraz tak, Jerek, no. Którędy mamy... Smolę tą przyczepkę, ja jadę, ja pojadę innym pojazdem. Dobra, dawaj Kubuś. Jerek, pokazuj. Dobra, jedź tam za Jerkiem, on ci tak do warsztatu i dalej dobra. Prosto, niech tam gibie, tam idzie rozładunek. I co? Jerek, jedź. Dawaj tam.
bo ja już się rozpędziłem. No to heja. Jedź, 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 jedź. Specjalista. Mikołaj, od siedmiu no. Boleści. Dajesz radę, Poruta. Kuba? No tak. Pierwszy. Aby się tylko nie położyć. Kubuś. Dobra, jadę, 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 jadę. Kuba, słyszysz? Co jest, co jest? Mówię ładnie, co tu narobiłem poruty, nie? No, co ci powiem. A ty się kielczy, bo nie wie co zlał. Ładnie, ładnie. Chodzi o fan. No nie inaczej. Jak tam, dajesz radę? Idę, idę tam, dawaj, idź tam. Teraz już pójdę. Raczej was nie wyprzedzę, ale... Staraj się. No. Kuba przez wyszepkę. Jadę, jadę. Uuu, to ja się tu, ja nie mogę tak jechać, bo się, ja się położę. Dajesz rady? No tak powolutku idę. No, Jerek, dawaj do przodu. Podczepiłeś się tą wyciągarkę? Nie, nie podczepiłeś wyciągarki. Idziecie, idziecie, panowie. No, idziemy, ale zaraz ja będę leżał. Pomału. Dobra, już się wyprostowałem. Jednak jak się ogląda YouTube'a, to się tak mówi, ale tu i ty ofermy, nie umieją grać, ciągle się przewracają. To jak tak widzowie mówicie, sami zagrajcie i zobaczcie jak jest w tej grze. Bo w singlu to jest zupełnie co innego, to nie doświadczy, to jest tak jak mówiłem na tym, jak mówiłem na farmingu już, kurczę, na ostatnim odcinku. To jest wszystko, to jest z innej perspektywy, to nie jest tak, chłopsiu. Tak samo jak jesteś uczniem, a ten nauczyciel pieprzy, przynudza, to bądź nauczycielem, postaw się w jego skórze, poprowadź 45 minut lekcji i wtedy będziesz wiedział jak to jest. No jak tam, Kuba? Dajesz radę? No, coś tam do przodu idzie. Dobra. To jadę. A ja jadę odkryj. A chociaż tutaj nie ma co odkrywać chyba. Wolę, żebym się zamierzył. Dobra, jadę zrzucić. No to trzeba stanąć i chwilę poczekać. I to automatycznie. Dobra, zdjęty. A ja żem się wyjechał gdzieś nie tam, gdzie trzeba. I teraz jaki plan dalej, panowie? Dobra, dawajcie tutaj do mnie, do warsztatu. Proszę sobie wymyślić do warsztatu, jak ja w lesie. Tu, gdzie ja jestem, dawajcie, bo... Myślisz, że ja wiem, gdzie ty jesteś? Ja wiem, że ja jestem w lesie. Ale już się z niego wyjeżdżam. Uważaj, Jarek, na mnie, uważaj. Spoko, ciebie nawet nie zarysuję. Ty, Mikołaj, gdzie... Co mam update? Gdzie ty stoisz, Mikołaj? Na tym warsztacie, co Jarek odblokował. Zobacz, co tam pod F1, będziesz mnie widział. Jak jechaliście na rozładunek, to po prawej stronie byłem. Kuba, ty jedź normalnie. Bo ja... Zresztą będziesz tu mnie widział na tym, ja tu będę na tym. Tu gdzieś, z tego co mi się wydaje, gdzieś tu ukrywanie widziałem.
No, Kurczę, ty jest zaś tam, tym jest tam, ukrywaniem. no. Ja zaraz na ukrywanie będziesz miał zadanie. My będziemy tutaj robili drewno, a ty będziesz miał ukrywanie zadanie. A nie lepiej, żebyśmy wszyscy w trójkę w konwoju jechali? No zaraz ten, no jedziemy do warsztatu, no. No. No ja tylko sobie tutaj ten teren odkryję. Olon w krzakach jest, ty. Dobra, panowie, odkryty teren. Proszę. Teraz tak, Kuba. No. Powiedz mi, nadal jesteś żebyś za tym, żebyś ty woził drewno, tak? Chcesz wozić drewno nadal? Czy chcesz mieć inną robotę teraz? Nie, no mogę wozić. Dobra, dawaj tu na warsztat. I nadal średnie, tak? Czy na długie się nie czuje? Czy wolisz małe? Wolisz krótkie? Albo weź to krótkie, stary. Weź to krótkie, bo ja wezmę długie. Ja będzie średnie mogę brać. Tak, dobra, to weź tam sobie napraw, zatankuje ci się automatycznie. No właśnie, ja też jadę się. Ej, ja to bym teraz, wiecie co, jak jesteśmy tutaj, ja to bym... Bo teraz odkryjemy drugi warsztat. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. No już teraz właśnie na to jestem naszykowany. Czyli co, ja mam brać drewno cały czas, tak? Tak, tak, ty jedź, znaczy teraz będziesz na pusto, bo pojedziemy na drugi warsztat, ja tam się przesiądę w inny wóz, rozumiesz? Ty, ale chcesz, tutaj... Bo jeszcze lepiej... Dobra, słuchaj, Kuba, masz tam porobione, naprawione? Mam, a może pojedziemy wszyscy z tym tutaj, samym tak, ładunkiem? Ja... Co? Może z tym samym ładunkiem pojedziemy wszyscy. Znaczy nie wiem, bo wiesz co, słuchaj, jak chcesz? Chcesz jechać dalej z tym, tak jak jechałeś? Z tym, co jechałeś? No ze mogę. Średnimi drzewami? Dobra, no mogę, to dawaj. Czemu? Dobra, to dawaj tu za mną. Słuchajcie. A ile potrzebujemy tych do warsztatu odblokowania? 4. No to słuchaj, ja wezmę, albo weź... Dobra, ja, to ty miej Kuba ten, ty miej drewno, tak jak masz. A ja z Jerkiem weźmiemy sobie po jednym, po połowie warsztatu sobie z Jerkiem tylko weźmiemy. Ten, tylko wiecie co, Kuba, zajedź sobie na warsztat, się napraw jak masz uszkodzenia, a jak nie masz uszkodzeń, to i tak chyba będziesz musiał zatankować paliwo, co? No, on no, już jest na warsztacie, już jest, wiesz. No. Ale muszę zatankować tak czy tak, mam tylko 200 litrów. No to 200 to i ja mam. No, zatankujcie chłopaki. No, to... A tu jest stacja jeszcze. No stacja jest tam dalej. Ty się... Nie, a to ja raz jest. No ja dobra, jestem, ja uciekaj raz... stąd, no. Dobra, już. Znowu ty. Jedziemy. No czekaj, czekaj się tu. I masz przyczepę też, nie? Nie, nie mam, punktami. Nie mam przyczepy. Sam ciągnij masz, dobra. No bo jak ty masz 4 punkty, ja mam 2 punkty, no, to w sumie źle zrobiliśmy. Je, za dużo. To w sumie źle zrobiliśmy, to jak ty ciągniesz... To ja nie musiałem mieć przyczepy, dobra, smoli. O, już leżysz ty. No, już leżę zaraz. Nichuja. Mikołaj, odczep tą przyczepę, bo to jest do dupy potrzebna. Jedźcie sobie solówkami, no. A w razie co mnie będziecie wyciągać, jak ja będę leżał. Dobra. Dokładnie. I kita, do przodu. Jedź. Tak, za chwilę będzie Mikołaj, gdzie tu jechać? Jak gdzie jechać? Prosto przed siebie. Czekaj, najpierw to i tak musimy zatankować paliwo jeszcze do końca, nie? No, najpierw na CPN jedź, no. To tutaj jest CPN, po lewej stronie. Zgadza się. Kubuś, jesteś tam, jesteś. Pasuje. Ale to fajnie wygląda. Super fota, szczel screenshota. Właśnie tu idzie screenshoty robić? Oczywiście. Pod jakim jest? Nie wiatra. Nie wiem, pod macie kierownicę? Print screenem. Mhm. Printem, dobra. Czekajcie, bo ja to kurde. Mam te drzewa ulubione. I jeszcze fotel mi odjeżdża. O, to mało, pan, mało. Na bogato. Patrzcie, co tu się dzieje. No nie, no na bogato. Zwariowali, no. Chociaż jedno zrobiłem dobrze. Kurde. Wzorowo wjechałem po paliwo. Kaj mnie tym żurawiem tam kupiesz. Kubuś, dobra. Kuba, dawaj. Słuchaj, tu trzeba sobie zrobić chwilę. Stop. A czemu tu jadę, żeby nawrócić? Kubuś, zatankowałeś już? No. Dobra, dawaj tu za mną i teraz tu będziemy nawracać. No, nie jedźcie prosto, bo wy jedziecie gdzieś tak jak ja. Tak, wiem, ja tu nawrotkę tylko robię. Teraz ja tu nawrócę. Ale no to ciśnie przez te drzewa, ja nie wiem co wy tu... No ja też się tu nawracam. No, grzesznicy się nawracają. Kurde, jeździł gdzieś nie wiadomo, się nawraca tu, przez drzewa i już jesteśmy na miejscu.
Panie, to unreal jest, ja chcę real, real. No jest real, no przez las jedziesz, no o co ci chodzi? Ja już jestem na drodze głównej, panowie. Dobra, pod... A ty, Mikołaj, niepotrzebnie się tam nawracałeś, bo mogłeś jechać prosto i też byś dojechał do drogi głównej i już jesteś na drodze głównej. Dojechałbym, ale nie lub... Nie, ja tak swoje mam rzeczy, byłem, wiesz... Nie, zawsze lubię mieć pod górę, wiesz? Zawsze od dupy strony, tak? No. A warsztat jest przed gdzieś... nami, bo się świeci. Ale dajcie mi, że ja tam wjadę pierwszy. A wy pojedziecie za mną, bo tam jest taki mostek i jego trzeba wyczuć. I to nie jest, to jest jeszcze gorsze od tego mostku, co jechać, jak jechać dookoła. To tamten to jest przecież. Tu to będą dopiero jaja. To mówisz o takim mostku, gdzie tam rura leży? Nie. Ja wczoraj trzy razy. Wczoraj? Wczoraj nie. Trzy razy spadłem z niego i przejechałem. Rura czy tam leży? Nie wiem. Wiem, że tam jest wąskie, trzeba ostrożnie. Trzeba gaz do opory kita. No panowie, jedziecie czy gracie w karty? Jadę. Ja już jestem za tobą zaraz. A ja jako, że prowadzę, to jest to samo. Ej, coś was słabo słyszę teraz. Kogo? Nie? Co? Mikołaja. Mnie słabo słyszysz? No. Bo może się nie podgłośniłeś go na tym? Na Steamie, bo ja no, ja Kuba wszedł, to go musiałem podgłośnić na maksa na Steamie, bo też go cicho słyszałem. Dobra, Kuba, poczekaj, nie wjeżdżaj tutaj za mną, bo ja się chyba rozpędziłem, chociaż może niekoniecznie. Słuchaj, tam powinien stać B255. Samo. No tu jest jakaś droga, czy nie ma drogi, bo ja tu rzekę tylko widzę. Tak. Idziemy, dojedziemy. Źle wymieniłeś, jak dociśnij do drogi, będę się dawać w lewo, dobra. Jest mostek, już jest, dawaj. Jest mostek, widzę. I zaś pod górkę, nie? Ty, ale tu drzew na, ale nakładzionych. Widzisz, jest mostek, dobra. Kuba, ciśnie za mną? No, oczywiście. Dobra. A dostałem achievement za 100 drzewek. No, widzisz. No, widzisz. No to ten mostek, no to co tu w niego celować? Tu można spadać z niego. O, moja przyczepa. Ty dopiero tam jesteś? Ja pierdzielę tej. Mikołaj. Pogoń no ty, kurde, konie swoje. Ty, a tu samochód jeszcze stoi jakiś. No 255B, no ja na to będę wsiadał za chwilę. Znaczy za chwilę, to jest pojęcie względne. Dobra, Kubuś niech już jedzie ładować. Ja jestem przy warsztacie teraz. Chciałem ci powiedzieć, że ten samochód to nie jest B255, tylko pani kolego to jest C255. Ale 255B w realu to jest model, rozumiesz? A to ja nie wiem, nie znam się. No. I ja już się rozładowałem. Ale jeszcze warsztat nie jest odblokowany, nie? Nie, jeszcze dwa punkty brakuje, nie? Jak lubię, jak coś ode mnie zależy. Który to miał taki fajny śmiech? Był taki jeden na YouTubie, nie? On z tym, z Wujkiem Buhnem grał. Nie wiem. Był taki kuchnia, diabelny miał śmiech, jakiś... A ja może pojadę do tego składu drewna, co? No, możesz jechać ładować. To poczekaj, ja se zmienię pojazd, albo se wyłączę se silnik. Na tamten pojazd się ten, znaczy możesz. Słuchaj, albo wskocz sobie na tamten, na ten 255 i weź sobie zabudowę na małe drewna. Bo ty na krótkie kłody, na pakę, rozumiesz, i szerokie balonowe opony. Ale nie. A ja nie mogę, bo warsztat nie jest odblokowany jeszcze. To poczekajcie. To było gdzieś tu, ale kuźwa, gdzie? Zgubiłeś się na dwa... Cicho! Ja nie mogę. Kuba, do którego składu chcesz jechać? Ja do tego tutaj. Mikołaj, poczekaj. Jedź prosto jeszcze kawałek. Jeszcze. Do tego na północ, nie? No. Od nas. No chyba. Ja poczekam, aż ty ten się przebranżowisz, że tak powiem, na drewno i pojedziemy. Dokładnie.
Mikołaj, dawaj, tutaj skręcaj już. Ty za daleko pojechałeś. Tak, to pomału, bo to trzeba tu wycofać, to nie jest tak. To trzeba się wyłamać. Za daleko pojechałeś. Dobra, ja wyłączam silnik. Oszczędzę paliwo. Po nocy to wiesz co można, nie? Dawaj, dawaj, bo już jest późna godzina, już długo nagrywamy. Odblokujesz warsztat i tutaj skończymy na dzisiaj naszą przygodę. A może w następnym odcinku będzie kolejna nasza przygoda. Byle było więcej konwoju, a nie jakiegoś tam, wiesz, latania po mapie. Nie, no nie było tak źle. Może będzie. I tu jest też inaczej. Też jest ten mostek zmieniony. No. Bo też było. No, nadjeżdża Mikołaj pędzi, Mikołaj coraz bliżej święta. A Mikołaj wpadnie, fajny warsztat. Naprawdę dwoma odblokujesz do tego szóstego, do tej imieniny. Nie, jeszcze się paliwo skończy, nie dojadę. No. Szebuj jajca. No dawaj, nadjeżdża PKS. Jak on wolno jedzie, ja. Ty, ale popatrz. Zobacz, w tym roku dzieci, jeżeli mnie oglądacie, prezentów nie będzie. Dlaczego? Bo Mikołaj nie przyjechał na reniferze, tylko przyjechał PKS-em. O matko. On dojedzie dopiero na przyszłe święta. Na przyszłe święta, tak. PKS-em, dokładnie. No. I mamy, oto odblokowany jeden warsztat i drugi warsztat, tak? Dobrze, mamy dwa warsztaty, dobrze. Panowie, na... Należy zdobyć, ty, warsztat niedostępny, 2 z 4. Należy zdobyć więcej punktów warsztatu, aby uzyskać dostęp do tego warsztatu? A ty się rozładowałeś w ogóle? Nie. No. Dobra, wszystko jasne. A czemu tak? No bo musisz... A czemu tak? No przecież stanąłem. Ale musisz... Aha, no już wiem, o co chodzi, widzisz? Mówię, coś jest nie zicher. No rozładowałeś się? Teraz się rozładowałem. No, jest. Dobra, panowie, tym oto akcentem magicznym na sam koniec zakończymy na dzisiaj te nasze wspólne rozgrywki. Dziękuję ci, Mikołaju, który przyjechałeś na przyjechałeś PKS-em z prezentami, żeby odblokować ten warsztat za dzisiejszą grę. Kuba, tobie również dziękuję za wspaniałą grę i... Dzięki. I co? Widzimy się następnym razem, panowie, tak? Tak, a ja zaczynam. Jak najbardziej. No dobra, to do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. No, na razie. No, hej, cześć.